Wiemy, że Pan Jezus powiedział w 8 rozdziale Ewangelii Jana do osoby podejrzewanej o uprawianie nierządu, że on jej nie potępia. To są słowa z Ewangelii Jana, 8 rozdział, 11 werset. Jezus powiedział jej: ja ciebie też nie potępiam. Idź i nie grzesz więcej. Ewangelia Jana, 8 rozdział, 11 werset. Nie jesteśmy w stanie w pełni zrozumieć, jak ten grzeszny świat obciążał serce Pana Jezusa Chrystusa podczas Jego ziemskiej służby. Jako bezgrzeszny Syn Boży, On bez wątpienia doświadczał każdej sytuacji inaczej niż my. Ale jako Syn Człowieczy przyszedł i wszedł w nią w taki sposób, że mógł współczuć z nami. Patrzenie na deprawację, jaką grzech spowodował na świecie, doprowadzało go niekiedy do westchnień i płaczu. Lecz jakże miło jest wiedzieć, że nigdy nie odwrócił się od nikogo, kto przychodził do niego po uzdrowienie i pocieszenie, czy to młody, czy stary, szanowany, czy biedny. Troska Pana Jezusa o ich ziemskie potrzeby była połączona z Jego troską o ich dobro duchowe. Gdy tłum naciskał na Niego, aby ulżył im w ich doczesnych kłopotach, Pan Jezus Chrystus, On dostrzegł ich większą potrzebę, konieczność zajęcia się ich grzechem. Gdy ludzie wokół Niego wytykali i osądzali innych, On jako najwyższy sędzia oferował miłosierdzie. Bóg jednak nie pominął grzechu, ponieważ ten, który oferował im przebaczenie, był tym samym, który umarł za ich grzech. Widzimy go przy sadzawce Betesda, pytającego człowieka, czy chce, aby go uzdrowiono. Tak czytamy w Ewangelii Jana, 5 rozdział, 6 werset. Nie chodziło mu jedynie o fizyczną ułomność, ale o serce człowieka obciążone grzechem. Nieco później Pan Jezus Chrystus odnalazł tego człowieka w świątyni i powiedział mu: nie grzesz więcej. Tak mówi Ewangelia Jana, 5 rozdział, 14 werset. Podobnie było z kobietą przyłapaną na grzechu, której on nie chciał potępić. Jego ostatnie słowa do niej brzmiały: nie grzesz więcej. Ewangelia Jana, 8 rozdział, 11 werset. Nigdy nie zapominajmy, że przebaczenie, którym się radujemy, którym się cieszymy, przyszło za wysoką cenę i uważajmy, aby nie osłabić tego wyznania i tego wyzwania, mówiąc: staraj się nie grzeszyć za bardzo. To jest fałszywe. Dzięki łasce przyobleczmy nowego człowieka, który został stworzony według Boga w prawdziwą sprawiedliwość i świętość. Tak mówi Efezjan 4:24. I słowa brzmią: nie w ten sposób staraj się nie grzeszyć za bardzo, ale nie grzesz więcej.